samochodziki, jedziemy sobie bliżej nieokreślone miejsce, nie mówimy gdzie. Nie śpimy dzisiaj w autku, tylko pod... W namiocie też nie. W namiocie też nie, tylko pod targ. Będziemy, zjemy sobie steka, jakieś tam piry zalane wodą. Będziemy delektować się szumem wiatru, szelestem liści i nurtem małej rzeczki. Pogramy sobie na naszym PlayStation, które wziąłem ze sobą. Zobaczycie później, o co chodzi. Takie małe ręka, co się trzyma. Zabawki z lat 90. Zobaczycie, o co chodzi. A tymczasem do zobaczenia z kampingu. Pa, pa. A ja nadal nie mówię, gdzie jesteśmy. Nie ma sensu. Po prostu sobie gdzieś idziemy. No już na pewno jak będziemy na miejscu, to nie mówimy, gdzie. Nie. To jest taka... Jak ktoś wie, gdzie jesteśmy, to niech mi na Facebooku napisze. Jesteśmy bardzo daleko w Szkocji, na północy. Klimacik fajny, ale nie zostajemy tutaj. Idziemy dalej, w tamtą stronę, tam w przód. No dobra, nie będę mówić głośno i nie powiem, gdzie jesteśmy. A Marta, już. To jest nasz setup. Tarp na noc dzisiejszą. Jesteśmy przy bardzo sympatycznej rzeczce. Jesteśmy bardzo, bardzo wysunięci na północ Szkocji. Już pokazuję, jak będziemy dzisiaj spać pod tarpem. Oczywiście jeszcze nie jest wszystko gotowe, ale zarys macie. No ja, moja gruba dupa się tu zmieści. I jeszcze mamy daszek. Możemy sobie tutaj jakąś strawę przyrządzić. I spędzimy sobie popołudnie, znaczy już jest wieczór, otoczeni owcami, szkockim akcentem. Tak, szkockimi Highlandami, szkockim akcentem. My nie jesteśmy w Szkocji. A może jesteśmy. Nieważne. W każdym razie śpimy przy takim oto jeziorku. Jeziorku, rzeczka, przepraszam, rzeczka. Ale ona tam dalej wpływa do Loch Lomond. I zobaczymy, mamy przy sobie ten filtr wodny. Ja nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to jest ten taki generalnie wszyscy z niego korzystają. I napiję się dzisiaj wody z tego. Jak jutro będę zielony i będę srał dalej niż widzę, to wiecie, że nie wolno pić wody ze Szkocji. Dobra, do zobaczenia za chwilę. Siemka, pijemy sobie. Niedługo będziemy robili jedzonko w naszym tutaj miejscu. Nie rozpalamy ogniska, mamy butlę gazową. Chciałem robić ognisko i piec steka na kamieniu, ale ostatnimi czasy jest takie gorąco. Jest po prostu duże zagrożenie na pożar, więc... Wolę mieć mały, kontrolowany ogień i każdemu, kto kampinguje, też tak radzę robić. Ale zrobię to, ten filmik, jak pieczemy steka w taki fajny sposób. Zobaczycie, bo już mam pomysł. Z Martą żeśmy rozmawiali. Gdziekolwiek się nie idzie teraz, to wszędzie są zakazy. No... Nie wolno kampingować. Nie, chyba z 50 minęliśmy. Z 50 zakazów minęliśmy. No wiadomo, nie jesteśmy w Szkocji. Nie mówię, gdzie jesteśmy, to jest nieważne. Ale wszędzie są zakazy. I teraz zobaczcie, jakie to jest bardzo takie nie fair. Jak chcesz jechać na rowerze, na przykład na Mont Salt Trail, to jest cały track zadedykowany i po prostu parkujesz samochód i jedziesz sobie w pizdu razy w jedną i w drugą stronę za darmo. Masz rower. I poświęcasz się temu, co kochasz robić, tak?
jak chcesz łowić ryby, no to wiadomo, wykupujesz licencję i też są na to miejsca, okej? Okay? Jak chcesz chodzić kajaki, w kajaki, paddleboardy, też są na to miejsca, ale w Anglii nie ma takiego czegoś, że możesz po prostu iść i kampingować. No są pola namiotowe, ale to już jest komercyjne, już za to trzeba naprawdę czasami duże pieniądze bulić. W naszym ostatnim filmiku, tam jak byliśmy na Clyn Gwynedd w Snowdonii, to tam za dwie noce zapłaciliśmy chyba w sumie 56 funtów i to jest tylko za to, że parkujesz auto swoje. Nie, za jedną noc zapłaciłeś 34 30, tak, 34, no czyli 68 funtów za dwie noce. Za kamperwana, za małego kamperwana. Myśmy nie mieli tam podłączenia pod prąd ani nic. Zobaczcie, jak bardzo zdzierają z ludzi, którzy chcą po prostu zatrzymać się i podelektować się naturą. I no wiadomo, jesteśmy nielegalnie, nie zostawimy tu nic po sobie, ale zobaczcie, nie wolno kampingować, zakazy. Tu nie wolno robić tego, tamtego. To jest mega, mega nie fair moim zdaniem. I pod tym względem, to już Marcie mówię, bym wolał mieszkać w Szkocji. Naprawdę, bo tam jak masz kawałek zieleni, która nie należy do nikogo, to po prostu możesz się rozbić, bylebyś tylko nie zostawił burdelu. Ale to chyba tylko ci, co są naprawdę poryci w głowę, zostawiają jakiś syf za sobą. To jest straszne. To jest straszne. Mam nadzieję, że wy sprzątacie po sobie i nie robicie żadnego syfu, tak? Do zobaczenia za chwilę. Tymczasem sobie pijemy. Ale ze mnie świnia. O ja. Mery prosto? Jo. Mi się właśnie wydaje, że tutaj jest prosto. Tu jest tak lekko. Tak mi się wydaje. Nie? No. Musiałam wstać. No, już teraz ci się nie przewróci. Może się kamienie same przewrócą. Tylko te przyprawy są? Yep. Okej, lety. Nie zwróciłeś uwagi, co bierzesz? Nie, ja przeczytam. Nie, jak się przejdę do samochodu. Żremy jak szlachta dzisiaj.
taka mała wstawka, dosłownie koło nas. Ona chciała jeść. Mamy owieczki. Owieczka to jest baran, więc nie wiem, jak ona chciała jeść. To jest baran. Ma rogi. No wiem, ale ona tam się dobierała do międzynogami. No może nie chciał jeść, może chciał coś innego. Dobra, ciśniem steki. Na totalnym odludziu w Szkocji. Gotowe. A teraz tam szuka dziecka. Co za patologia. Tam pobiegło dziecko, a matka jest tutaj. No. Ale ona tak jakoś słabo. No, bo gdzieś to ma. Dobra. No, idź, tam poszła. Tak wygląda nasza strawa. Stek z ziemniaczkami. Tu jest mój stek. Martusia nakłada mi moje ziemniaczki. To jest jedzenie królów i księżniczek. No. A to jest nasz zamek. Dobra. Do zobaczenia za chwilę. Hop. No widać, kto w tym związku. Co? Widać, kto w tym związku zmywa naczynia. Ja jestem tu priusz. W domu będziesz zmywała do końca. Ta. No dobra. To mamy nasze PSP, PlayStation Portable, konsola do grania w podróży. Pamiętacie te zabawy z wodą? Ja mam zielone, Marta ma pomarańczowe. Słuchamy sobie potoku, ogarnęliśmy swoje żarełko, wszystko czyste jest, pozmywane prowizorycznie. Ale wali owcami, czy ty to czujesz? Może troszkę. A na chwilę obecną będziemy sobie grać. Zobaczymy. Jedną ręką to wiecie, co się robi. O! Nabrałem czerwone. Marta mówi, że mu oszukane. No bo nie... Chciały dwa i tu jeden. Też? Tu. No widać. I tu. I nie mogę tego wyciągnąć. Dobra. Do zobaczyska później. Wygrałem. Wygrałem ja z moimi oczami. Wygrałem. Marta nie wygrała. No bo ja mam oszukane, ja mam w połowie już jednego. To jak mam resztę wsadzić do środka? Gorycz przegranego robi swoje. Nie, po prostu... O jak? Zamieniliśmy się kolorami i... Rzekomo wadliwa gierka, która nie pozwalała Marcie nabrać wszystkich kółeczek na te tutaj szpikulce, była powodem jej rozpaczy. Tutaj Marta ma zieloną gierkę, ja mam pomarańczową i znowu wygrałem, także no. No ktoś musi być zajebisty. Dobra, reset.
Leżymy sobie już pod tarpem. Miejsca mamy nawet sporo. Mamy nasze muchane karimaty, dwa śpiwory. Teraz się pakujemy. Jest godzina... Która? 10 po 9. 10 po 9. To dla nas już jest środek nocy, bo my z reguły o 4 nad ranem wstajemy. Owieczka się chyba znowu zgubi. No, okej. Okay. Nie widać. Dobra. No, idzie następny. Gdzie? O, jest. Gapi się na nas. Chodź tu, kebabie. No co? A dwie tu stoją. No, widzę. Dobra. My spadamy. Dobrej nocy, do zobaczenia. Jutro rano. Pa, pa. Uf, co znowu widziałem. Filmik nagrywam. Mamy w pół do trzeciej. I są... Troszkę pada deszczyk. Mamy grzmoty. I błyskawice. Jak dla mnie, mega warunki do spania, ale Marta się boi. O, błysnęło. Dobra, do zobaczenia rano. Dobra, my się pakujemy. Jest godzina, nie wiem nawet która. 4:44. Pakujemy się przeze mnie. Tak. Winowajczyni. Nie, jest okej. Okay. No, tak czy tak wstajemy o 4 rano. Ale grzmi, no i Marta się trochę boi. Trochę? No, trochę. Ale sprzątamy już po sobie. Zabieramy worek ze śmieciami. I co? Do zobaczenia za chwilę. Dobra, nasz campsite ogarnięty. Nie zostawiamy żadnych śmieci po sobie. To jest cholerę liści. Palenisko, z którego nie korzystaliśmy. Mamy pancake'i, kijki, wszystko spakowane. Nasz worek ze śmieciami. Uciekamy. Nie będziemy nagrywali jak idziemy, no bo tutaj pewna pani dupką trzęsie. Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że się wam podobał jakoś troszeczkę ten filmik. I no, do zobaczenia, cholera, kiedy następnym razem. Pewnie z Wilczego Szlaku albo gdzieś indziej. Pa, pa! Dobra, teraz 7 godzin drogi do domu ze Szkocji. To już tak po zakończeniu filmiku. Posłuchajcie, jaka piękna przyroda jest, jak się budzi. No, co ogólnie minęła nam spokojnie, ale od drugiej mieliśmy tą burzę i wtedy to już była kwestia tylko drzemania. Ale było ciepło, przetrwanie, ale było cieplutko, deszcz zaczął padać, dla mnie deszcz na tarp, jak śpię, to jest po prostu miód na uszy. Dobra, czeka nas mały hike, walk. Zwykły, nie wiem, gdzie my jesteśmy w ogóle. 6 km do auta, potem 7 godzin jazdy samochodem do domu. No, nie wiem, wcześniej mówiłem 6 albo 5, ale chyba jest 7. Ja. Albo od korka, co trzyma telefon. Dobra, ludziska, kończę ten wywód i do następnego. Pa, pa.